Po zwycięstwie z trzecioligowym Ruchem Zdzieszowice piłkarze Ruchu Radzionków rozegrali swój drugi sparing tego lata. Tym razem podejmowali na swoim boisku jedną z czołowych ekip katowickiej okręgówki – Orła Miedary. Trener Michał Meissner w pierwszej połowie zdecydował się na wystawienie drużyny złożonej przede wszystkim z graczy testowanych i młodzieży pukającej do kadry pierwszego zespołu. Pierwsza połowa zaczęła się od błędu gospodarzy, który kosztował ich utratę gola. Daniel Skalski zagrał prosto pod nogi Karola Kajdy, który z prezentu skorzystał w drugiej minucie, dając prowadzenie ekipie z Miedar. Podopieczni trenera Meissnera odpowiedzieli kilkadziesiąt sekund później. Dośrodkowanie Daniela Kaletki wykorzystał testowany zawodnik Polonii Łaziska Górne Kamil Adamczyk. Cidry w ciągu kolejnych 10 minut miały dwie szanse na gola numer 2. Amine Boudiga najpierw przegrał pojedynek z golkiperem Orła, później jego znakomite uderzenie z dystansu skończyło się jedynie rzutem rożnym. Gdy wydawało się, że żółto-czarni są na dobrej drodze do osiągnięcia przewagi w polu karnym Cidrów, faulowany był Kajda. Były zawodnik Ruchu i jeden z najskuteczniejszych graczy w regionie nie pomylił się z 11 metrów i było 2-1 dla Orła. Ruch do przerwy był nieskuteczny, co gorsza, defensorzy gospodarzy popełniali błędy, które skutkowały kolejnymi trafieniami dla gości. W efekcie czwartoligowcy na przerwę schodzili przegrywając aż 1-4, co nie spodobało się szkoleniowcowi Radzionkowian. Może to i dobrze, bo gdzieś tam kubeł zimnej wody, na pewno trzeba szybką analizę tego zrobić. Pewnych rzeczy no, nie będę dopuszczał w swoim zespole, jak na przykład stałe fragmenty, które mamy rozpisane, a które zespół szczególnie w pierwszej połowie nie realizował, chłopcy nie widzieli jak stać. Na pewno jakieś konsekwencje z tego będę wyciągał. To gdzieś pokazuje chłopakom, szczególnie tym młodym, ile pracy przed nimi i na pewno muszą gdzieś tam, jak to wcześniej w wywiadzie powiedział Marcin, zakasać rękawy i ciężko pracować, żeby doścignąć ten poziom seniorski. Na drugą odsłonę w drużynie Ruchu wybiegła większa liczba graczy z ligowym doświadczeniem. Radzionkowianie momentalnie wzięli się za odrabianie strat. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 52 minucie Kamil Kopeć dośrodkował z prawego skrzydła, a piłkę do siatki skierował Michał Szromek. Skrzydłowy Cidrów był jednym z najlepszych zawodników na boisku i jeszcze kilka razy stworzył kolegom okazję do strzelenia kolejnych goli. Niestety skuteczność nie była tego dnia mocną stroną Radzionkowian. Szanse na trafienia marnowali choćby Szromek czy Marcin Trzcionka, a golkiper Miedar kilkukrotnie popisywał się interwencjami na najwyższym poziomie. Ruch, mimo że w trakcie drugich 45 minut praktycznie nie schodził z połowy swojego przeciwnika, gola w tym meczu już nie zdobył. Starcie z Orłem mógł potraktować jako lekcję. W lidze na psucie tak wielu bramkowych akcji pozwolić sobie nie może. No nie można pozwolić, tym bardziej, że to zespół jest z okręgówki, graliśmy z Miedarami, a w lidze wiadomo klasa rywala będzie lepsza i jeżeli chcemy, tak jak mówię, cały czas wygrać tą ligę, to nie możemy pozwolić sobie na takie przegrane. Ja zawsze powtarzam chłopakom, żeby szli po bramkę, i na pewno to w drugiej połowie było widać dużo sytuacji bramkowych. To musi zostać, ale przede wszystkim te sytuacje musimy zamieniać na bramki.